W naszym plenerowym studiu kapela Kanka Franka. Kanka Franka z Suwalszczyzny. Z Suwalszczyzny dziewczyny do nas przyjechały. To jest kawał drogi, powiedzcie mi. Daleko, które dzisiaj wstałyście, żeby do nas przyjechać? Bardzo wcześnie, ale udało się nam dojechać po różnych perturbacjach, tak. Opowiedzcie trochę o sobie, od kiedy istniejecie? Tak formalnie, jako kapela, to właściwie od tego roku, ale znamy się już od paru lat i wspólnie gdzieś tam nasze, gdzieś działałyśmy, każda z osobna. Co nas połączyło? Połączyła nas miłość do muzyki pana Franciszka Racisa. W zeszłym roku pan Franciszek odszedł od nas i to był chyba taki punkt zaczepienia, że skoro on już odszedł, to myślę, że ta pamięć o nim zaginie. Jeżeli będziemy właśnie nazywać się Kanka Franka, to każdy zapyta, o co chodzi z tym Frankiem. Właśnie to jest na cześć pana Franciszka, naszego mistrza skrzypka, ostatniego skrzypka z Suwalszczyzny. Tak, a Kanka Franka dlatego, że Kanka to jest coś, z czego można czerpać. I my czerpiemy z tej muzyki pana Franka Racisa, ile się da. Stroje. Interesują mnie stroje, w których występujecie. Stroje są z Suwalszczyzny. Suwalszczyzna nie była jakimś takim bogatym regionem, więc też nie mamy jakichś dużo zdobień, takie proste, najprostsze, wiadomo, troszeczkę tkania, ale tym się charakteryzowały, tak? Czy to jest strój codzienny, czy strój odświętny, bo każda z was ma inny strój? No, każda z nas ma inny, bo każda z nas też trochę skądinąd pochodzi. Tak jak wiadomo, dziewczęta myślę, że zawsze chciały się stroić i wyglądać trochę inaczej. I każda chciała mieć to koroneczkę, to jakiś hawcik, ale to jest strój taki tak, odświętny bardziej. W naszym plenerowym studiu kapela Kanka Franka.